Za dzieciaka zawsze chciałem być jak tata. Chciałem zwalczać wszelkie przeciwności świata. Przestać w końcu czekać na starszego brata. Kroczyć po ulicach jak arystokrata. Zresztą Spidermana, wielka siła Supermana. Wytrzymałość jak Łamena, pancerz jak u Ironmana. Ciepły strzał Bruce'a Bannera, w żyłach ogień Ghost Ridera. Szybki jak Czarna Pantera i psychika pani Shera. Słuchajcie, zatrzymam trochę odcinek w tym momencie. Słyszeliście tę muzykę, która teraz leciała? To jest muzyka, która już została zrobiona. Jest to przerobiona muzyka, przerobiony utwór nie do poskromienia przez jednego z moich widzów, który bardzo mi się spodobał, dlatego go tutaj użyłem. Jeżeli wam się to podoba, zostawcie łapę do góry. Jeżeli będzie te 10 tysięcy łap do góry pod tym filmem, to w następnym odcinku wrzucę wam posklejany, motywacyjny taki teledysk do tej nowej, odświeżonej wersji mojej piosenki. Yo bro, how you doing? Naprawdę kozacko, zaczynamy ten odcinek od jazdy na rolkach. Jestem w Gdańsku przy Ergo Energy Arenie. Naprawiłem sobie roleczki, śmigają teraz jak ta lala. Wymienione kółeczka, wymienione klamry, wszystko jest... No dobra, no stary but, ale ogólnie roleczki śmigają jak nowe. Najważniejsze, pamiętajcie, w rolkach są kółeczka, a te są jak ta lala 84. A, twardość, jakby ktoś się interesował. To teraz jest mój taki pomysł na cardio. Sopot się zbliża, ja się już zaczynam troszkę denerwować, przejmować, że nie zdążę, także mamy nowy atrybut, będę teraz jeździł na rolkach, postanowienie codziennie, po trochu, żeby dobić te kalorie i... No i żeby dobrze się bawić, tylko przy okazji, żeby sobie nie połamać nóg, nie połamać rąk, żeby sobie niczego nie zedrzeć, bo na scenie będzie to widoczne, więc trzeba uważać. Każde lustro dobre. Co to za pogoda w Polsce, w Gdyni? Biała. Karpia łapie, prima. Balerina. Pokaż ABS-a. Odwróćcie kamerki. Aha. No, muszę się opalić. A jechałam bez niczego. No ja mam taką bidną wersję, no Energy Club niestety, no. Mogę powiedzieć. No niestety, to biedna. Ale ręczniki mają spoko, naprawdę, nie? 3, 2, 1. O, trzymaj kamerę. Ale co? Trzy, trzy, ryk. Nie! Dobrze! Zawsze się otworzyłem! Ten to był taki wysoki. Monster. Monster belly. Robimy monster belly. Ale to najpierw zademonstruj. Tak, ciągnąć, jednocześnie napiąć, tylko prosty. Ale musisz jakby... Tak, kresa biała, która idzie przez cały twój brzuch, musi iść do przodu. Ciele, nie? No masakra. W życiu tak nie zrobię, w życiu nie ma szans. Także woda całkiem w porządku. Nie jestem w stanie powiedzieć ile ma stopni, ale jest do przeżycia. Na pewno cieplejsza. Ponownie się odnoszę, bo cały czas, ostatnio jak byłem na plaży, to było to LA. Dużo cieplejsza woda niż na plaży w LA, bo tam cały czas otwarty ocean, zimna woda, nie dało się bez pianki siedzieć. A tutaj jest fajnie, tylko że masa glonów, nie do przeżycia. I nie wiem, czy znacie to uczucie. Ja kiedyś miałem takie uczucie, na przykład porównuję, że z biegiem lat to się zmienia i kwota, jakby wartość troszkę idzie w górę, bo jakieś 15 lat temu byłem w Szwecji i byłem w parku rozrywki. Miałem 10 euro w łapie, żeby wejść na jakąś kolejkę, jaką chciałem. I to 10 euro, wyobraźcie sobie, że zgubiłem. Wypadło mi, nie? I to było uczucie okropne. Poczułem się, jakbym stracił miliony. Płakałem, miałem depresję przez 2 dni później. No ale to była taka depresja 12-latka. I
Teraz to samo uczucie poczułem, tylko że kosztowało mnie to troszkę więcej. Jak się okazuje, jakieś 4000 rozbiłem swojego drona. Się tak zagapiłem na ujęcie, chciałem tak ładnie sobie z okręgu, jak widzicie, tak zalatywałem, chciałem sobie tak ładnie nagrać to mieszkanie, że nie ogarnąłem i nagle z prawej strony wyleciały mi gałęzie. No i to już było tyle. To było parę sekund i tylko usłyszałem takie brzęczenie, takie sprzężenie, charakterystyczne uderzenie śmigieł o gałęzie i dron spadł na ziemię. Bardzo ciężka chwila, taka, że mówisz sobie jeszcze, to się nie stało. Nie, to się nie stało. To na pewno, wiesz, coś tam da się zrobić. No ale jak się okazało, nic się nie dało zrobić. Oddałem tego drona do naprawy. Okazało się, że wycenili to wszystko, te popękane części. Kamera mi pękła na 4000. Boli, jak w ogóle tylko o tym opowiadam. Musiałem podskoczyć do Megadronu i chłopaki pomogli mi znaleźć troszkę lepsze rozwiązanie, bo w tej samej kwocie. Ja wezmę z tego zestawu tutaj tylko drona, bo w Holandii w DJI wycenili to wszystko, każde pęknięcie liczyli, wycenili to na 4000, a tutaj za tą samą kwotę po prostu od razu wjedzie jeszcze pakiet ochronny z DJI Care. I pamiętajcie, nie bądźcie cebulakami, bo później będziecie cierpieli mocno, tak jak ja. Bo wystarczyło kupić ten pakiet i tak naprawdę dostałbym nowego drona. To już teraz mam nauczkę. No ale jakby nie patrzeć, pierwsza taka... Nigdy nie miałem takiego wypadku, ale ten pierwszy raz bardzo bolesny. Wiesz, te pomyłki, te błędy ludzkie coraz droższe są. Coraz droższe, nie? Dobra, to tutaj by wychodziło łącznie 4280. Drodzy youtuberzy, na to się zrzucacie. Tak, tak, teraz... pomyślcie teraz, że lajki to jest waluta. I... Składacie się razem na tego drona, żeby oglądać to wszystko. Brawo! Jeżeli mam być szczery, to myślę, że chłopaki tam zrobili mi przysługę. Nie jestem pewien, ale myślę, że tak, bo raczej nie na co dzień robi się tak, że ktoś kupuje drona na części nowego, że odpakowują ci nowego drona i pozwalają zakupić jakąś część, tylko w całości się to kupuje. Także z tej strony moje podziękowania dla chłopaków i mogę zostawić tylko link w opisie do Megadronu i zajrzyjcie, zobaczcie, jeżeli coś was interesuje, to na pewno z nimi się dogadacie. Dla niektórych jest to nie do zrozumienia, tyle lat ciągłego bólu i cierpienia. Wybór tego zamiast halsów i libacji, w oczach ludzi jest to znak kompromitacji.